ekonomiczne, jakie zaszły na świecie w ciągu ostatnich lat, diametralnie zmieniły zakres problemowy i pojemność terenu bezpieczeństwo i informacja. Wydarzenia ostatnich dekad, globalizacja i rewolucja informacyjna, a zwłaszcza nowe technologie cyfrowe i internet, generując wielkie szanse rozwoju, ujawniły nowe wielkie pola zagrożeń. Natomiast już w dziełach starożytnych myślicieli uczonych, jak Seneca, Cyceron, Marek Aurelius, Gajusz Julius Cezar, możemy stwierdzić, że zagadnienie bezpieczeństwa i informacji było utożsamiane przede wszystkim siłą państwa i zasadniczo sprowadziło się do czterech paradygmatów. Doniosłość ich znaczenia, jakimi pragniemy zająć się na dzisiejszej konferencji. Tymi paradygmatami, które o tym decydują, są silna i zarazem mobilna armia, zdolna przeprowadzić skuteczne działania na polu walki. Silna władza administracyjna, mocno osadzona na stabilnym prawie cywilnym i zwyczajowym. Rozbudowany system dróg i szlaków komunikacyjnych. Przesyłanie danych do tworzenia wiadomości, które były dokonywane w różny sposób za pomocą różnych środków. Minęły już wieki, a współczesna koncepcja bezpieczeństwa nadal jest budowana opierając się na tych paradygmatach. Opracowania teoretyczne, literatura współczesna z zakresu teorii wojny i bezpieczeństwa zasadniczo daleko nie odbiega od koncepcji starożytnych. Szczególnym nowum we współczesnej koncepcji, a przede wszystkim nowoczesne środki walki, nowe techniki i najnowsze technologie, to one głównie wyróżniają się na gruncie prowadzenia polityki bezpieczeństwa przez różne państwa. Intensywny ich rozwój, jaki dzisiaj obserwujemy, jest przedmiotem usilnej rywalizacji na tym polu. Natomiast płaszczyzny, na których rozgrywa się problematyka bezpieczeństwa informacji, praktycznie się we współczesnych czasach nie odbiegają od tych, które zostały sformułowane przez starożytnych myślicieli i uczonych. Mówią o tym wprawdzie w różnym stopniu i zakresie różni współczesni teoretycy, zarówno polscy, jak i zagranicy. Nie wchodząc w treści merytoryczne złożonych tematów przez prelegentów, jestem osobiście przekonany, że te wystąpienia w pełni wysłowią nam wszystkim o doniosłości tych problemów zawartych w tytule dzisiejszej konferencji, szczególnie gdy nasze spotkanie ma miejsce w tak złożonej sytuacji politycznej w Europie w związku z toczącymi się walkami na terenach wschodniej Ukrainy. Ten kontekst polityczny, a zarazem doniosłość tematu, w moim przekonaniu sprawią, że konferencja w pełni spełni oczekiwania u wszystkich gości i uczestników, a co więcej, stanie się początkiem nowych następnych spotkań konferencyjnych, których będziemy mogli podjąć jeszcze i inne tematy na gruncie zagadnień informacji i bezpieczeństwa Polski. Jednak nie wchodząc zbyt w program konferencji, wystąpienia prelegentów dzisiejszej konferencji, pragnę powitać znakomitych gości, prelegentów. Witam serdecznie przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Instytucji MON, Sztabu Rannego, Służb Specjalnych i Policji. Witam serdecznie pana generała broni, doktora Rycha Kamotkę, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Serdecznie generała dywizji doktora inżyniera, profesora, dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uczelni Techniczno-Handlowej, pana generała Krysińskiego.
serdecznie generała brygady, pana Włodzimierza Nowaka, dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON. Witam serdecznie pana pułkownika Bogusława Jaworskiego, zastępcę szefa zarządu systemów planowania i dowodzenia łączności Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Witam pana pułkownika Piotra Grzybowskiego, dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Witam inspektora Stołecznej Komendy Policji, pana Krzysztofa Głowińskiego. Witam pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Leopolda Ciborowskiego, przedstawiciela Akademii Marynarki Wojennej. Witam pana profesora doktora habilitowanego Lecha Zachera, dyrektora Centrum Badań Ewolucyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego. Witam pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Balonowicza, szefa, kierownika Katedry Pedagogiki, Pokoju i Probacji Zakładu Kryminalistyki i Nauk Penalnych Uniwersytetu Przyrodnika 12 sierpnia. Witam pana profesora doktora habilitowanego Mariusza Jędrzejko z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Witam panią profesor doktor habilitowaną Annę Kieszkowską z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam pana profesora doktora habilitowanego Waldemara Wąterskiego, dziekana Wydziału Prawa Europejskiej Szkoły Prawa i Administracji w Londynie. Witam pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Stępnia, przedstawiciela Akademii Humanistycznej w Kultusku. Witam serdecznie przedstawicieli uniwersytetów Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie prorektora doktora Jerzego Kiełbowicza Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie. Witam serdecznie pana Jarosława Podolskiego, prezydenta Zespołu Niepublicznych Uczelni na Żoliborzu. Witam serdecznie redaktorów naczelnych, pana Wojciecha Dmochowskiego, miesięcznika Eurogospodarka. Witam pana Białego, redaktora naczelnego Whitefish Media. Witam wszystkich przedstawicieli firm uczestniczących w konferencji. Dziękuję firmom sponsorującym. Firmie Consulting, firmie Promedica, firmie Atende, firmie WB Electronics. Szczególne słowa podziękowania kieruję właścicielowi Eurogospodarki, panu Piotrowi Sobie. Jak również pani prezes Fundacji Nowy Teres, pani Karolinie Kanarek-Kwiatek. Witam
witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji. Przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem. Życzę wszystkim gościom, uczestnikom, zarówno prelegentom, słuchaczom, jak i autorom wszystkich testów naukowej satysfakcji. Dużo nowych doznań. Jestem przekonany, że nasze spotkanie poświęcone tak kluczowej sprawie, jakim jest informacja o bezpieczeństwie, poszerzy wiedzę i wniesie nowe merytoryczne wartości do tak ważnego problemu. Uważam konferencję Informacja o bezpieczeństwie za otwartą. Dziękuję za uwagę.